Witam serdecznie, czas na wyścig. Azerbejdżan, tym razem Baku. Fatalne kwale. Jestem po prostu w takich nerwach, że mam ochotę wykasować tą grę ostatnio. Tak źle mi się jeździ. Nie wiem, albo mam takie fatalne dni do tej gry, albo ja nie wiem. W każdym razie jest tragedia. Nie mogłem na treningu nic ciekawego złożyć. W kwalifikacjach tak samo. To zaskakujące, znowu wypadam gorzej na tle w tej karierze, na tle tego, co jeżdżę ze znajomym w karierze dwuosobowej. Tam zdobyłem pole position, tu jest po prostu bieda, 18 pozycja. Wkurwiam się tylko przez tą grę do tego i naprawdę nie wiem, jak to kuźwa będzie. Ile bym musiał przejechać? 5 okrążeń starczy. 23, 4 okrążenia. Medach, raczej marne szanse. Ale zostałem z taką strategią. Nie zdziwcie się, jak zrobię jakiegoś rage'a, wkurwię się, wyłączę to czy coś. Jest to bardzo możliwe. Naprawdę mnie ta gra ostatnio już tak dręczy. Tak wkurwia. No ale cóż. Jest taki dzień, gdzie po prostu wszystko mi fajnie idzie, super mi się jeździ, nie ma problemów. A mimo tego i tak popełnię jakiś głupi błąd i się rozwalę. A są takie dni jak dziś, gdzie po prostu ta gra mi totalnie nie leży. Jest totalna padaka. Rozbijam się na każdym kroku. Naprawdę nie wiem, jak to będzie dalej z kontynuacją tej kariery. No, jeżeli byście mi tak źle grać, po prostu sobie odpuszczę, bo to jest chore. Nie rozumiem, co się zmieniło w tej F1 względem poprzedniej. Troszeczkę inna fizyka jazdy, inny model jazdy, ale no... Bez przesady, no. Jestem w stanie tutaj nieraz osiągnąć bardzo dobre tempo. A mimo wszystko i tak gdzieś jakiś głupi błąd, mocniej gaz docisnę i lecę gdzieś. Gdzie normalnie w poprzednich odsłonach nie byłbym w stanie nawet wypaść, no, także... Nie mogę złapać tej regularności. Popatrzcie, nawet kurwa na okrążeniu formującym potrafię w bandę przywalić. No i znowu będę się wlógł gdzieś z tyłu stawki. Naprawdę tempo powinienem mieć tutaj na tyle dobre, że powinienem walczyć tam gdzieś w okolicach trzeciego, czwartego miejsca, a ja znowu gdzieś z tyłu. Jak już wspominałem wcześniej, w karierze dwuosobowej na tym samym poziomie, ten sam tor, zdobyłem pole position, 1.40 z hakiem zrobiłem czas, a tutaj nie mogłem złamać 1.41 i kwalifikacja, także no ja naprawdę nie mam pojęcia, co jeszcze powinienem zrobić. Było lepiej, może to po prostu dyspozycja dnia jest słaba. Zobaczymy, jak będzie wyścigu, ale nie obiecywałbym po nim zbyt wiele sobie ani wam.
Utrzymałem swoją pozycję na starcie. Było się bez jakichś większych komplikacji. Cudze, ja jadę trzecie okrążenie jeszcze, żebym nie rozbił. Ja nie ma co tutaj liczyć na punkty, bo po prostu nie dojadę do mety, tak coś czuję. Jeden głupi błąd jakiś się wydarzy i... Będzie po zawodach. Jakim cudem mnie tak zarzuciło, to ja nie mam bladego pojęcia. Ja normalnie z trójką w tym zakręcie wchodziłem.
Już wiadomo, na tej tarczy mnie podbija. Jakaś kolizja gdzieś. Ricardo cały czas blisko mnie. Się przerąbanie wyprzedza te bolidy, no po prostu to jest dramat jakiś. Dopóki bolidy jadą węszykiem jeden za drugim i mają DRS, to jest po prostu ciężko tutaj się jakoś zabrać i zaatakować. Thank you.
Kurde, no na każdym okrążeniu muszę gdzieś jakiś błąd popełnić, no. No daje gaz jest wolniejszym ode mnie. Kurwa, no nie! Niestety uszkodziłem skrzydło. Job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Oh.
O dziwo, przejechałem 10 okrążeń, także nie ma źle. Ale już o punkty nie ma szans. Bym musiał 5 sekund nadrobić. No i chuj. I znowu to samo, no. Znowu to samo po prostu. Znowu nagle jest problem, kuźwa, z dohamowaniem, no. Ja nie wiem, czy znajdzie się w tym sezonie jakiś wyścig, który mi wyjdzie po prostu. Pewnie 10 co tu nie mi dadzą od razu. Bardzo fajna strategia. No to skrzydło mi na pewno nie ułatwia zadania. A oczywiście w tej grze to nagle, jak trzeba, to nigdy tego samochodu bezpieczeństwa nie ma, nigdy żadnej awarii nie ma. Nie da się tak jechać.
normalnie po pit stopie powinienem się kręcić gdzieś w okolicy 12 miejsca, szczerze mówiąc. Ale to uszkodzenie niestety. Nawet mi Albon ucieka. O, teraz już. Mówiłem. Tak, mówiłem wcześniej. Nie ukończę tego wyścigu. I tak też się stało. I naprawdę, szczerze mówiąc, mam już dosyć tej gry. Bo gdy mam dobry dzień, to mi nie idzie. Gdy mam zły dzień, to też mi nie idzie. I do dupy to wszystko, kurwa. Człowiek spinuje tam, gdzie w poprzednich edycjach nigdy nie spinował. Jest po prostu dramat, żenada totalna.